Wykonywanie badań dodatkowych ma pomóc w rozpoznawaniu chorób i sprawdzaniu stanu zdrowia. Żeby badanie było diagnostyczne, czyli możliwe do interpretacji dla lekarza, żeby można było wyciągnąć z niego jakieś wnioski, powinno być przeprowadzone zawsze we właściwy i podobny sposób. Czyli pacjent, który otrzymuje skierowanie na jakieś badanie, za każdym razem powinien spełnić pewne warunki. Czyli na przykład, wykonując badanie krwi, powinniśmy być na czczo. A jak jest z badaniem ogólnym moczu? Niby proste, niebolesne badanie, a mam wrażenie, że nadal sprawia wiele trudności. Zwłaszcza u małych dzieci. Dzisiaj zgłębimy nieco jego tajemnicę. Opowiem Wam dzisiaj, jak prawidłowo należy się przygotować do badania ogólnego moczu, jak powinno przebiegać, co z takiego badania jesteśmy w stanie wyczytać i jak prawidłowo wykonać pobranie moczu u małego dziecka. Gotowi na kolejną porcję wiedzy medycznej? Zaczynajmy! Cześć, mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Tworzę ten kanał specjalnie dla Was, drodzy pacjenci, drodzy rodzice. Zdaję sobie sprawę, że medyczne procedury i medyczne pojęcia mogą być dla Was czasami niezrozumiałe i zawiłe. I dlatego właśnie powstaje ten kanał. Po to, by szerzyć wiedzę medyczną, bo medycyna jest super. I to właśnie dzięki medycynie coraz lepiej potrafimy dbać o zdrowie i skutecznie zapobiegać chorobom oraz coraz nowocześniej i skuteczniej je leczyć. Ale nie możemy zapomnieć o podstawach i takim właśnie podstawowym badaniem jest badanie ogólne moczu. Ale po co je w ogóle wykonujemy i w jakich sytuacjach? Jak się pewnie domyślasz, mocz jest wytwarzany przez nerki, czyli narządy filtrujące naszą krew. Mocz to jest produkt, który jest wydalany, a powstaje w wyniku oczyszczenia Twojej krwi z odpadków, z produktów, które w tej krwi nie powinny występować. W skrócie można powiedzieć, że nerki pełnią funkcję takiego sita, które stara się przytrzymać to, co we krwi jest ważne i powinno zostać w ciele, a przepuszcza to, co nie powinno się w niej znaleźć. Jeżeli czegoś we krwi jest za dużo, jakiegoś składnika, no to nerka również zaczyna pozbywać się tego nadmiaru. Przykładem może być nieleczona cukrzyca. Jak wiecie, w cukrzycy mamy zbyt dużą ilość glukozy we krwi. Kiedy poziom cukru we krwi, czyli poziom glukozy we krwi w tej chorobie przekroczy pewną wartość, nazywamy to progiem nerkowym, wówczas nerka nie jest w stanie przytrzymać tego nadmiaru cukru i zaczyna przepuszczać cukier do moczu. U dzieci warto również wspomnieć o możliwości rozpoznania i podejrzenia rzadkich chorób metabolicznych, czyli sytuacji, kiedy we krwi krążą jakieś nieprawidłowe substancje, które powstały w wyniku uszkodzonych przemian chemicznych. W tych przypadkach mogą one pojawić się w moczu i dzięki temu możemy też postawić rozpoznanie. Badanie moczu bardzo wiele mówi nam również o funkcji nerek. Chora i uszkodzona nerka zaczyna przepuszczać pewne składniki do moczu. Zatem badanie moczu jest kluczowe w ocenie funkcji i dobrostanu Twoich nerek. Z badania ogólnego moczu możemy również wywnioskować wiele na temat dróg moczowych i ich stanu zdrowia, czyli to, co transportuje mocz z nerki na zewnątrz. A u starszych dzieci i u dorosłych badanie ogólne moczu służy również do oceny powikłań chorób przewlekłych, np. powikłań cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do badania ogólnego moczu? Szczerze, to nie znam takich. Jak powinno się prawidłowo pobrać mocz do badania? Po pierwsze, pora dnia. Najbardziej wartościowy jest poranny mocz, tak zwana poranna mikcja, czyli ten, który oddajesz zaraz po wstaniu. Ale istnieje wyjątek od tej reguły. Jeżeli lekarz kieruje Cię na badanie ogólne moczu z powodu podejrzenia zakażenia układu moczowego, to nie musi to być poranna mikcja. Każdy mocz, każda próbka będzie dla nas istotna. Takie badanie wykonywane w ciągu dnia warto zrobić, kiedy minie 4 godziny od poprzedniej mikcji. Do wykonania badania ogólnego moczu potrzebny będzie specjalny pojemnik na mocz. Można go kupić w aptece lub też otrzymasz go za darmo w laboratorium, w którym będziesz wykonywał to badanie. Ostatecznie można do tego użyć innego pojemnika, który jest dobrze wymyty i można go szczelnie zamknąć, ale lepiej skorzystać z gotowej opcji. U małych dzieci, u niemowląt jest to o tyle problem, żeby złapać tą porcję moczu i wymyślono coś takiego, co nazywa się takimi naklejkami, woreczkami na badanie ogólne moczu. Ważne, by zwrócić uwagę,
kupując taki pojemniczek do pobierania moczu, że jest on albo dla chłopca, albo dla dziewczynki. Najważniejsze w całym badaniu jest tak naprawdę prawidłowe przygotowanie do pobrania tego moczu. Chodzi o to, by maksymalnie zminimalizować ryzyko zabrudzenia tej próbki. Zatem zanim zaczniesz w ogóle zbierać, oddawać mocz, należy odpowiednio przygotować okolice cewki moczowej, czyli należy ją dokładnie umyć. Do mycia okolicy intymnej wystarczy użyć wody z mydłem. Następnie należy wytrzeć tę okolicę. Warto jednak pamiętać, że u dziewczynek myjemy tą okolicę od przodu do tyłu, by nie doszło do nadkażenia, a u chłopców w przypadku przygotowywania tej okolicy, jeżeli oczywiście mamy do czynienia ze starszym chłopcem, należy delikatnie odsunąć na pletek, by uwidocznić cewkę moczową i tę okolicę ostrożnie, ale dokładnie wymyć. Następnie należy osuszyć okolicę cewki moczowej ręcznikiem papierowym. Nie używaj do tego ręcznika, który zwykle jest używany, bo to stwarza ryzyko zabrudzenia tej świeżo wymytej okolicy dodatkowymi bakteriami, a to może nam zmienić wynik badania. Jeżeli chcesz mieć pewność, by nie doszło do nadkażenia z okolicy skóry, okolice cewki moczowej można przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym oktanidyną. Starsze dzieci i dorośli siusiają bezpośrednio do wcześniej przygotowanego kubeczka. Oddawanie moczu do nocnika, który był wcześniej wyparzony, jest błędem. Idealnie byłoby pobrać mocz u starszego dziecka i u dorosłego z tak zwanego środkowego strumienia. U dziecka należy poczekać mniej więcej 2 sekundy, jak zaczyna siusiać, i dopiero potem pobrać mocz do badania. U małych dzieci, niemowląt, nie czekaj tych 2 sekund, pobieramy mocz od razu po pojawieniu się mikcji. A jak pobieramy mocz u młodszego dziecka? Zanim zdradzę Ci tę tajemnicę, myślę, że warto, byś zasubskrybował ten kanał. Udostępnij film dalej, bo to zwiększa zasięgi kanału, a ja chcę pomóc jak największej ilości osób. Zapraszam Cię również na moją najnowszą stronę internetową, Medycyna jest super, gdzie znajdziesz kursy internetowe. No na razie jeden kurs internetowy, ale to się wkrótce zmieni. Oraz inne medyczne propozycje dla dzieci, które pozwolą oswoić się z gabinetem lekarskim, z badaniem oraz szeroko pojętą medycyną. Wracając do moczu. A jak pobieramy mocz u młodszego dziecka? Najlepiej byłoby mimo wszystko złapać taki mocz w locie. Czyli w trakcie przewijania Twojego malucha dziecko ma zdjętą pieluchę i widzisz, że siusia. Wtedy szybko łapiesz pojemniczek i łapiesz ten mocz do pojemniczka bezpośrednio. W ten sposób pobrany mocz ma większą wartość diagnostyczną niż mocz pobierany niestety do woreczka. U niemowląt i małych dzieci w ostateczności można skorzystać z tak zwanych woreczków do pobierania moczu. To jest woreczek z tak zwaną naklejką. Tutaj w zależności od tego, czy masz woreczek dla chłopca, czy dla dziewczynki, ten otwór będzie inny. I ważne jest, by przy pobieraniu, oczywiście przygotowujemy okolice cewki moczowej tak, jak było wcześniej omawiane. Czyli myjemy wodą z mydłem, można przetrzeć troszeczkę gazikiem, jałowym gazikiem nasączonym oktanidyną i staramy się już nie dotykać po osuszeniu tej okolicy. Następnie bierzemy taki woreczek od tyłu, chwytamy, czyli staramy się nie dotykać tutaj ręką, żeby nie zabrudzić tego woreczka. Chwytamy od drugiej strony, czyli mniej więcej w ten sposób, po zdjęciu oczywiście tej nalepki. I taki woreczek, on się teraz będzie przylepiał, należy nakleić na okolice cewki moczowej. Jak widzicie, on się tutaj przylepił. I z tej strony dziecko będzie siusiało, odda mocz do woreczka. On się wypełni. Po tym, jak zauważy, że mocz już jest w woreczku, należy natychmiast zdjąć taki woreczek. Nie dotykamy oczywiście tutaj tej okolicy. Zamykamy go szczelnie, w ten sposób, i można taki woreczek oddać do badania w jakimś szczelnym pojemniku, najlepiej w pojemniku na badanie ogólne moczu. Oczywiście dzieci są bardzo mądre i nie chcą siusiać w momencie, kiedy mają tam coś przyklejone. Zwykle podpowiadam rodzicom, żeby po założeniu takiego woreczka, oczywiście chcą zobaczyć, czy ten mocz leci, i tak by było optymalnie, że dziecko ma założony woreczek, siusia, zdejmujemy woreczek, wkładamy do pojemnika i jest pobrany mocz. Natomiast często to po prostu nie wychodzi. Dziecko nie chce oddać moczu, celowo go wstrzymuje. Co wtedy robimy? No, ja zwykle polecam rodzicom po prostu założyć pieluchę i odwrócić uwagę dziecka od tego, że tam coś w ogóle jest. W ten sposób zapomni w ogóle o istnieniu tego woreczka i jest szansa, że prawidłowo odda mocz.
Jak tylko zauważysz, że mocz jest w woreczku, należy go spakować i oddać do badania. Pamiętaj, że w przypadku woreczka do pobierania moczu, on nie może być za długo naklejony na okolicę intymną, ponieważ często dochodzi do odparzenia tej okolicy. Zwłaszcza jeżeli wykonujesz to badanie moczu, tą próbę pobrania moczu wielokrotnie, to zdejmowanie, zakładanie tej naklejki powoduje podrażnienie tej wrażliwej okolicy i może dojść do odparzenia. Jak już skutecznie udało nam się pobrać tą próbkę, to pamiętaj, by prawidłowo opisać, i tutaj zwykle jest to takie miejsce z przodu, na dane dziecka, dane pacjenta, dane tej próbki, i opisujemy imię, nazwisko, dobrze by było datę urodzenia oraz godzinę pobrania próbki moczu. Jak szybko należy dostarczyć mocz do badania? No najlepiej od razu, bo taki mocz będzie najbardziej diagnostyczny. Jednak wiadomo, że nie zawsze to jest możliwe. Wówczas polecamy, by włożyć taki mocz do lodówki i zawieźć do punktu pobrań w momencie, kiedy jest to możliwe. Pobrany mocz danego dnia powinien być zbadany tego samego dnia. Ile moczu jest potrzebne do wykonania takiego badania? Sam kubeczek pomieści w sobie 100 ml i u dorosłych mówimy, że taka objętość 50 do 100 ml jest w zupełności wystarczająca. Nie musi być pełen kubeczek. U małych dzieci, zwłaszcza u niemowląt, które robią siusiu czasami nawet po kilka mililitrów, no to jest problem. I rodzice wpadają czasami na pomysł, że będą zbierać ten mocz po to, żeby oddać większą objętość moczu. Nie robimy tak. Badanie ogólne moczu wykonujemy z danej porcji, z danej mikcji i tyle, ile dziecko zrobiło siusiu, tyle powinno wystarczyć do badania. Nawet jeżeli to jest kilka mililitrów, oddajemy tą porcję, tą próbkę i sprawdzamy, czy badanie wyjdzie. Zwykle około 3 mililitrów powinno być ilością wystarczającą. W przypadku badania ogólnego moczu warto pamiętać, zwłaszcza w przypadku starszych dzieci i dorosłych, że takie badanie właściwie nie wymaga dużego przygotowania, ale dzień przed badaniem ogólnym moczu nie powinno być nadmiernego wysiłku fizycznego, zwłaszcza jeżeli mam do czynienia z dziećmi, które uprawiają jakieś sporty i mają badania moczu wykonywane do medycyny sportowej. Pamiętaj, że dzień przed badaniem moczu nie powinno być treningu. I teraz chyba najważniejsza, podstawowa zasada wykonywania badania ogólnego moczu u dzieci. Należy uzbroić się w cierpliwość. Pierwsze pobranie, zwłaszcza u maluchów, często kończy się klęską. Albo nie udaje się pobrać wystarczającej ilości, albo próbka wychodzi zabrudzona. Ale całe szczęście takie zabrudzenie lekarz jest w stanie wychwycić i zleca wtedy kolejne badanie moczu. Żeby podejmować decyzję o leczeniu bądź też o stanie zdrowia pacjenta, musimy mieć wynik diagnostyczny, czyli warto jednak powtórzyć takie badanie, żeby mieć pewność, że to, co widzimy, ma rzeczywiście sens. Podsumowując, badanie ogólne moczu jest badaniem prostym, niebolesnym i choć należy do badań podstawowych, wnosi bardzo dużo informacji na temat zdrowia nie tylko Twoich nerek, ale również Twojego ciała. Warto zatem wiedzieć, jak właściwie je przeprowadzić po to, by było maksymalnie diagnostyczne i wnosiło jak najwięcej informacji o stanie Twojego zdrowia. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Więcej filmów o badaniach i procedurach medycznych znajdziesz tutaj. Subskrybuj kanał, jeżeli interesują Cię medyczne ciekawostki. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Pa!